Ciesiu Marańczowi, z tej strony Łukasz z ktnsklep.pl. Witam Was bardzo serdecznie z naszego nowego studia, w którym będziemy dla Was nagrywać produkcje poświęcone oczywiście pomarańczowemu światu KTM. Będziemy mieli dla Was newsy, recenzje, a także testy produktów, w tym oczywiście odzieży KTM Powerwear stworzonej specjalnie dla motocyklistów. Także witam i zapraszam na pierwszy odcinek. A w nim przyjrzymy się rzeczy, które już kiedyś w sumie się przyglądaliśmy, która już kiedyś na naszym kanale wystąpiła, ale warunki wtedy do nagrywania mieliśmy dość kiepskie, było wiecznie i tak dalej, i tak dalej. Generalnie nie wyszło to bardzo dobrze. A produktem, o jakim mowa, jest filtr wstępny typu skarpeta, montowany bezpośrednio do zbiornika paliwa. Ten filtr, który wymontowałem akurat ze swojego motocykla, osuszyłem i jest gotowy do prezentacji. Z moją 250 współpracuję już kilka ładnych miesięcy. Jak widać, wygląda prawie jak nówka, spełnia swoją rolę i nie dopuszcza do przedostawania się zanieczyszczeń, brudu do zbiornika paliwa i do reszty układu paliwowego. Jak to robi? Zaraz Wam to pokażę. Poza filtrem mam tutaj ze sobą takie atrybuty jak paliwo, benzyna 95, szklana karafka, która posłuży mi za symulator zbiornika paliwa, a także trochę gruntu off-roadu, który zaraz znajdzie się tutaj. A w zasadzie się nie znajdzie, a wszystko dzięki tej małej rzeczy. Do dzieła. No to tankujemy. Zanim jednak zalejemy zbiornik, instalujemy wspomniany filterek. Pasuje do niego idealnie. Zbiornik jest szklany, przezroczysty, dzięki czemu będziecie wszystko fajnie widzieć. Tutaj mamy paliwo, ale odtworzymy też nieco warunki wyścigowe. Wiecie, jak to jest. Często wokół wlewu do zbiornika gromadzi się brud, błoto. No i ono podczas tankowania, podczas tego procesu lubi czasami wskoczyć nam do zbiornika, no i dalej już do układu paliwowego, co potem często przynosi różnego rodzaju komplikacje. Także otworzymy sobie te warunki i teraz dosypiemy sobie nieco gruntu do naszego paliwka. Dobra, mamy taką oto mieszankę off-roadową i wlewamy, tankujemy. Motorek się cieszy, że dostaje paliwko, ale jeszcze nie wie, że ono jest zanieczyszczone. Ale na szczęście po drodze jest filtr wstępny. O! Właśnie. Zanieczyszczenie zostało na samym końcu, to największe. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Dużo błota, a paliwo jest czyste. Także motorek będzie zdrowy. Mała rzecz, wielkie znaczenie. No dobra, a teraz jeszcze na sam koniec przypomnimy sobie, jak instaluje się skarpetę w zbiorniku paliwa. Jest to dziedzinie łatwe, otwieramy zbiornik, kładamy skarpetę, tutaj są takie specjalne otworki na ten oto system, wkładamy je odpowiednio, przekręcamy i skarpeta zainstalowana. Już nasz zbiornik paliwa i dalsze elementy układu paliwowego będą bezpieczne. Ok, pomarańczowi, na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście z nami. Zachęcam teraz do lajkowania, udostępniania i oczywiście do subskrybowania naszego kanału ktnsklep.pl na YouTube. Bądźcie z nami i trzymajcie gaz.